Witamy, zapraszamy teraz kandydatkę z numerem 4, Wiktorię Jurek. Wiktoria zatańczy przygotowaną specjalnie na dziś wieczór niespodziankę. Jej partnerem będzie Grzegorz Rykowski. Panie i panowie, Wiktoria Jurek, kandydatka numer 4. Pytaj o mnie, lasów chłonnych i uwolnij mnie. Mój sokole, mój przejrzysty, pytaj o mnie, luftów bystrych. Pytaj o mnie, kwiatów polnych. Wszystko jest już gotowe. Drodzy Państwo, proszę o ciszę, bo już za moment przed Państwem pojawi się kandydatka z numerem 5, Marzena Mysza. Marzena zaprezentuje Państwu zaprojektowane i uszyte przez siebie ubrania. Drodzy Państwo, kandydatka numer 5, Marzena Mysza. Pasją od urodzenia był taniec. Niestety w wieku 13 lat miałam wypadek podczas tańca Dislocated Knee, który spowodował, że nie mogłam już nigdy tańczyć. Gdy czułam, że coś w moim życiu się skończyło. Gdy jedne drzwi w życiu się kończą, zamykają, to drugie otwierają. Tymi nowymi drzwiami w moim życiu okazało się szycie. Moja mama od zawsze szyła. Gdy byłam małą dziewczynką, szyła dla mnie oraz dla moich lalek ubranka. I w młodości szyła sobie ubranka. I właśnie mam jedną z jej sukienek na sobie dzisiaj. To mnie skłoniło do wzięcia klasy szycia w high school. I okazało się, że to bardzo polubiłam i chciałabym zaprezentować parę swoich prac. Pierwsze
mam akcesorie do biurka. To jest takie shelf, jak można powiedzieć po angielsku, co wisi na biurku i mam na piloty. Tutaj mam dwie spódniczki. To była moja pierwsza spódniczka, a ta jest zrobiona z mamy sukienki. Następnie mam sukienki. To była moja pierwsza sukienka, a ta, jak widać, jest trochę bardziej starannie zrobiona, bo nabrałam trochę doświadczenia i jestem bardzo z niej dumna. Teraz mam spodenki. Mam krótkie spodenki i tutaj mam takie spodenki, które były uszyte kilka lat temu, ale teraz są bardzo na trendzie w sezonie. Ups. I teraz mam taką długą spódniczkę na lato. A teraz to się tak bardziej trochę bawię szyciem i robię ubranka dla psa. Mam zrobione dwie muszki, jedno z mojej uczelni, która jest trochę ugruziona, ale jest okej. Okay. I taką bardziej elegancką. I mam takie gumki, czy mogę włożyć na różne smyczy. Także mam apaszki, czyli bandanas, które zawsze noszę, jak chodzimy na spacer razem, żeby wyglądał bardzo elegancki. A tutaj mam szalik zrobiony ze swetra, żeby mu nigdy nie było zimno. Na koniec chciałabym zaprezentować swojego misia rakuna, którego sama uszyłam i zawsze czeka na mnie na łóżku, gdy wracam do rodziny, czyli do rodzica, do rodziców i brata. Umiejętności, które zdobyłam na klasie szycia, przydają mi się teraz w codziennym życiu. Robię kostiumy na Halloween, poprawki krawieckie i akcesoria ostatnio do strojów łowickich. Po kilku lat nawet wróciłam do tańca i uczę tańczyć tańców ludowych na naszej corocznej Wigilii Zagłoby Culture Showcase, które miałam przyjemność organizowanie przez ostatnie kilka lat. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Rekwizyty są już gotowe, więc... zapraszam do nas kandydatkę numer 6, Karolinę Tomasik. Karolina zaprezentuje nam książkę dla dzieci, którą sama napisała i zilustrowała. Jak pan Łukasz już wam zdradził, moim talentem to pisanie i malowanie. Od małego zawsze uwielbiałam pisać. Pisanie dla mnie to ucieczka od rzeczywistości. Także od małego zawsze uwielbiałam malować i brałam udział w różnych konkursach plastycznych. Maluję nie tylko farbami, ale również też rysuję, szkicuję i maluję graficznie na komputerze. Dzisiaj, aby Państwu przedstawić te moje dwa talenty, postanowiłam przygotować książkę, którą sama napisałam o smoku wawelskim, która różni się troszeczkę od innych książek. Nie wiem, kto zainspirował we mnie pasję pisania, lecz myślę, że pomógł w tym mój tato, który jak byłam mała, zawsze przed spaniem czytał mi polskie książki. Ta książka, którą dzisiaj dla Państwa przygotowałam, jest trochę inna, tak jak powiedziałam. Jak wcześniej wspomniałam, że jeździłam co roku na polskie kolonie P&A, które na zeszłym roku pojechałam po raz pierwszy jako opiekunka. Opiekowałam się najmłodszą grupą dziewczynek. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś próbował położyć do łóżka 25 małych dziewczynek w tym samym czasie. Jeżeli nie, to zdradzę Państwu, to wcale nie jest łatwe zadanie. Jedna płacze, bo tęskni za mamą, druga marudzi, bo nie jest zmęczona i nie pójdzie spać, a trzecia woła, żeby jej spleść włosy. Tak właśnie wyglądały moje noce jako opiekunka na kolonii. Chociaż było nieraz bardzo, bardzo trudno, jakoś to mi się udawało i codziennie angażowałam dziewczynki w słuchaniu bajek, których nim opowiadałam. Wymyślałam o krasnoludkach, o rycerzach, ale także opowiadałam nim polskie legendy o smoku wawelskim i o na przykład złotej rybce. Podczas kolonii wpadłam na pomysł na styl książek.
Pomyślałam, mając w myślach dzieci, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ale też mówią w języku polskim, na styl książki, w której po jednej stronie by była bajka pisana po polsku, a po drugiej stronie przetłumaczenie na język angielski. Ale mama mi zdradziła, że takie książki już istnieją, ale bez względu na to zdecydowałam dzisiaj dla Państwa napisać książkę, którą sama zailustrowałam i także napisałam nie tylko po polsku, ale również też z przetłumaczeniem na język angielski, używając moje dwa talenty pisania i malowania. Chłopcy teraz przejdą z przykładem. Myślę, że takie książki pomogłyby angażować dzieci, ponieważ by mogły rozumieć, co czytają, bo nie jest to zawsze łatwo czytać w języku polskim, gdy na co dzień niestety nie możemy cały dzień się posługiwać języka polskiego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I już za moment. Przed Państwem kandydatka numer 7, Julia Baranek. Julia będzie dla Państwa recytować wiersz księdza Jana Twardowskiego pod tytułem To wszystko trwa jak Chopin. Podczas mojej 12-letniej edukacji w polskiej szkole imienia świętego Ferdynanda dane mi było poznać wiele wspaniałych utworów literackich. A jednak najbardziej przemawiała do mnie polska poezja, która potrafi swym pięknym przenikać do wnętrza duszy oraz unosić nas ponad rzeczywistość. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować jeden z moich ulubionych wierszy księdza Jana Twardowskiego, która nawet wydaje się być bardzo aktualna w obecnym czasie wielu niepokojów i wątpliwości. To wszystko trwa jak Chopin. Co będzie z ludzką sztuką przy strasznym końcu świata, gdy trąba groźnie zabrzmi? Na przykład co z Chopinem, gdy ogień ucień dziki popali jemu w nutach krzyżyki i bemole? Zagwiżdżą po muzeach żywiołów grzyby szumne, upadnie misklem ślika Pan Jezus frasobliwy. Lecz myśli dział najprostsze, zdrodzone w męce ludzkiej nie zginą, w Bogu trwają jak świateł pełne ręce. To wciąż niewyrażone, bez kształtu i bez słowa, gdy próżno się trudziła w pożarach bólu głowa. Choć piórem nie zapiszesz, a maszyną nie wystukasz, to wszystko trwa jak Chopin, którego Pan Bóg słucha. Dziękuję. A ja, proszę Państwa, zapraszam teraz na scenę kandydatkę numer 8. Teresę Stękała. A rok 2022 jest rokiem Marii Konopnickiej. Postanowiłam zagrać napisaną przez Marię Konopnicką rotę. Powstanie. A teraz chciałabym zagrać
katolicką pieśń religijną Boża Coś Polskę pióra Alojzego Felickiego dla tych Polaków, którzy walczyli o Polskę i zaginęli, aby nigdy nie ginęli. Kandydatka numer 9, Berenika Lach. Witam Państwa ponownie. Zanim opowiem o swoich projektach artystycznych, chciałabym kilka słów powiedzieć o stroju regionalnym, który mam na sobie. Mam na sobie najbogatszą wersję stroju krakowskiego, który można rozpoznać najłatwiej po gorsecie. Właśnie ponieważ jestem rodowitą krakowianką, poprosiłam moją mamę o sprezentowanie mi tego stroju. Stroje regionalne to jest rękodzielnictwo, które ja uważam za symbolem polskości i powinniśmy być z nich bardzo dumni. Moje projekty artystyczne to też są formą rękodzielnictwa, z których jestem bardzo dumna i przez które ja przekazuję swoją polskość. Na dzisiejszy wieczór przygotowałam taką Polskę, zrobione ze szpileczek i z nitki białej i czerwonej, oczywiście, ponieważ to są nasze barwy narodowe. Zrobiłam serduszko białe, właśnie tam, gdzie leży Kraków, ponieważ moje serce należy do Polski, a przede wszystkim do Krakowa. Również na dzisiejszy wieczór zrobiłam taką pisankę. Może nie wygląda, jakby było tutaj dużo cekinów, ale jest ponad 2000. Właśnie podczas jednych moich pobytów w Polsce moja kochana ciocia nauczyła mnie robić takie pisanki ze styropianu, szpileczek i cekinów. A jak wiemy, zbliżają się święta wielkanocne, więc uważam, że taka pisanka jest odpowiednia na dzisiejszy wieczór. Niestety nie będę mogła tej pisanki zjeść, ale nadal uważam, że powinnam ją iść poświęcić. Ostatni projekt, i z którego jestem najbardziej dumna, który przygotowałam na dzisiejszy wieczór, to jest ten wazon z kwiatkami. Wazon wygląda jakby zrobiony z liciny, ale naprawdę jest zrobiony z gazety, a dokładnie to jest dziennik związkowy. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiedzą, oczywiście tutaj są kwiatki, ale one są zrobione z bibuły i z krepiny. Właśnie tak jak wspomniałam, jak byłam w Polsce, moja ciocia mnie nauczyła robić takie projekty artystyczne. I zrobienie takiego wazonu i takich kwiatków zajęło mi 50 godzin. Drodzy Państwo, kandydatka numer 10, Elżbieta Stękała, zagra dziś utwór jazzowy Petite Fleur, czyli Mały Kwiatek, autorstwa Sydneya Verschetta, oraz wspólnie z siostrą bliźniaczką zaśpiewa dla Państwa góralską śpiwkę. Miło Was znowu widzieć. Mój dziadek Andrzej bardzo lubił ten utwór. To był utwór jego młodości.
i ja też uważam, że jest piękny. Dlatego zagram mały kwiatek. Wielkie brawa! Zapraszamy kandydatkę z numerem 1. Poproszę o otworzenie koperty z pytaniem. Gdy zostaniesz królową parady, będziesz reprezentować Komitet Parady Dnia Konstytucji 3 maja. W jaki sposób będziesz angażować się w życie polonijne oraz jak będziesz angażować młodzież polonijną do czynnego działania w środowisku polonijnym? Teraźniejsze ja już angażuję z młodzieżą w DePaul University, w DePaul Polish Student Alliance albo Związek Klubu Polskiego Studentami w DePaul. Ja jeszcze będę prezesem na ten cały rok, a poza wybraniem mnie jako królową, bym chciała kontynuować nie tylko z klubami, w uniwersytetami, ale także z Polonią klubów i organizacjach tutaj. Właśnie zauważyłam nawet pośród moich własnych znajomych, że ta polskość w młodzieży istnieje, aczkolwiek nie mamy takiego poczucia zaangażowania, aby uczestniczyć w Polonii chicagowskiej. Dlatego jako królowa bardzo bym chciała zachęcić całą polską młodzież, którą mają tę polskość już w sobie, ale żeby zaangażować w życiu polonijnym w Chicago. Pracuję właśnie w szpitalu i bym bardzo chciała zachęcić polską młodzież, żeby przyjść do na przykład pacjentów, którzy mówią głównie po polsku i właśnie zachęcać takich młodzieży, przepraszam, aby po prostu pomagać dla głównie polsko mówiących pacjentów i po prostu sprawiać dla nich radość. Dziękuję bardzo. Ja jako królowa bym chciała zostać liderem i dobrym przykładem kultywowania polskich tradycji, obyczajów, języka polskiego
oraz tradycji w Chicago. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę dzisiaj w tym konkursie brać udział. Swoją dumę bycia Polką chciałabym zawdzięczyć moim kochanym rodzicom, ponieważ to dzięki nim płynie we mnie polska krew. Bycie królową to by było prawie to samo, co robię jako prezydent klubu polskiego, tylko na jakby większej skali, czyli bycie reprezentantem, opowiadanie o polskości i przekazywanie tej wiedzy dla młodzieży. Chciałabym chodzić do polskich szkół i przekazywać polski język przez czytanie bajek dla dzieci oraz chodzenie na pasowanie ucznia do pierwszej klasy. I także chciałabym zaproponować większą współpracę z klubami na uniwersytetach, z różnymi związkami i to by było benefitem z obu stron. I także oczywiście chodzenie na paradę i na social mediach bardzo tak pozytywnie rekomendować różne eventy i różne związki, tak trochę mówić o tym, żeby Polonia trochę bardziej wiedziała o różnych rzeczach. Dziękuję. Do zaangażowania młodzieży chciałam wykorzystać z medii, ponieważ wszyscy wiemy, jaki wielki wpływ media ma na nasze codzienne życia. Gdyby zostałam królową, chciałabym jeździć po polskich szkołach i zachęcać dzieci do nauki. Chciałabym też chodzić na różne imprezy i reprezentować Polską Komisję Trzeciej Parady. I także chciałabym sama siebie udzielać. Chcę promować polski język, polską mowę, polskie kultury, polskie szkoły i jakbym wygrała tytuł Królowej Parady 3 maja i reprezentować komitet, chciałbym chodzić do wszystkich polskich szkół w Chicago i żeby zachęcać klasę 8, żeby nadal powiększali ich edukację, żeby skończyli liceum, bo to wszystko jest naprawdę warto. Oraz też chciałbym współpracować z kościołami w Chicago i z księżmi. Jakby zostałam królową parady 3 maja, to by chodziłam po różnych szkołach polskich w Polonii i informowałam przyszłym studentom, aby kontynuowali swoją polską edukację. Także by informowałam przyszłe kandydatki na Królową Parady, aby uczestniczyły w takich pięknych wyborach. Także chciałam zebrać fundusze do potrzebujących dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uważam, że nasza młodzież polonijna obecnie zapomina język polski i chciałabym to zmienić. Bo uważam, że jeśli by właśnie poćwiczyli swój polski, albo by czuli się bardziej swobodni i pewni, posługiwając się językiem polskim, to wtedy by brali większy udział w klubach, organizacjach i w imprezach polonijnych. W ten sposób będę się angażować w życie polonijne, jak rozgłaszanie historii kościołów polskich amerykańskim przyjaciołom, i zbieranie funduszy pieniężne dla kościołów potrzebujących, tak jak Kościół Świętego Wojciecha, bo trzeba pilnować dziedzictwo Polaków. Mamy z czego być dumni, że tyle wkładu Polacy, nasi przodkowie włożyli w budowanie kościołów. A skoro dziewczyny mają na sobie te przepiękne suknie wieczorowe, to myślę, że warto zaprosić je na salę jeszcze raz i obejrzeć je w tych przepięknych strojach. Zapraszam gorąco wszystkie kandydatki dzisiejszego wieczora. Kandydatka numer 1, Marlena Hadas. Kandydatka numer 2, Natalia Porębska. Kandydatka numer 3, Klaudia Romanowski. Kandydatka numer 4, Wiktoria Jurek. Kandydatka numer 5, Marzena Mysza. Kandydatka numer 6, Karolina Tomasik. Kandydatka numer 7, Julia Baranek. Kandydatka numer 8, Teresa Stękała.
Kandydatka numer 9, Berenika Lach. I kandydatka numer 10, Elżbieta Stękała. Wielkie, wielkie brawa, drodzy Państwo. Szanowne jury, nie czeka, udaje się już na naradę. Życzymy owocnych i szybkich obrad. Natomiast Was, drodzy Państwo, zapraszamy na krótką przerwę.